Cześć! Wiedzieliście, że wynik dzielenia i mnożenia w biologii jest taki sam? Pomyślcie o tym. A tak na serio chciałem powiedzieć o tym, czy rolnictwo ekologiczne może wyżywić świat. Odpowiedź jest prosta. Tak, ale są pewne warunki. Jeśli ktoś ma ekologiczną uprawę i nastawia się na jeden gatunek uprawiany, to taki sposób uprawy nie wyżywi świata. Ludzie będą głodować, ale jeśli ktoś ma ekologiczne gospodarstwo i zajmuje się kilkoma gatunkami roślin, przynajmniej i kilkoma gatunkami zwierząt, najlepiej, to no, nie musi ich hodować, może im tylko pomagać. I to ma rację bytu i to może wyżywić ludzkość. Dlaczego? Bo jeśli ktoś nastawia się na jeden gatunek, plony ma niższe, często musi zrobić więcej oprysków, te plony są trochę gorszej jakości, bo nie ma współcześnie takich odmian, przynajmniej rzadko można znaleźć takie odmiany roślin, które są przystosowane do upraw ekologicznych, czyli nie wymagają oprysków. Nad tym hodowcy muszą jeszcze popracować. Jeszcze jak pójdzie w monokulturę, taki ekorolnik i będzie wysiewał to samo co roku, no to długo na tym nie zajedzie. W uprawie konwencjonalnej tak można, w ekouprawie nie. Ale jeśli ten rolnik będzie miał inne gatunki i będzie to wzajemnie powiązane ze sobą, to będzie miał plony z kilku roślin i one wzajemnie będą nadrabiać to, co nie dałoby się odzyskać przy uprawie jednego gatunku. Takim klasycznym przykładem tego, jak można uzyskać plony z jednego pola z kilku roślin. Tak bodajże w Ameryce chyba południowej robią, albo w północnej, chyba południowej, że na kukurydzy rośnie sobie fasola, chyba typu jaś, więc mają nasiona i kukurydzę. Fasola daje nawóz kukurydzy. A jeszcze pomiędzy kukurydzą rośnie sobie dynia. Oczywiście tu jest taki problem, że nie da się tego zebrać mechanicznie, bo wszystko sobie zepsujemy i plony i tego, ale to jest taki przykład. W obecnych uprawach ekologicznych trzeba właśnie podobnych pomysłów, ale bardziej praktycznych, tak żeby można było stosować mechaniczne zbiory i też agrotechnikę, ale na przykład jeśli macie uprawę sadowniczą, tak jak ja, możecie mieć na przykład jeszcze pszczoły, będziecie dwa razy zyskiwać, nie będziecie musieli wynajmować żadnych pszczelarzy po to, żeby wam sady zapylały. Macie miód, macie różne woski, propolisy i tak dalej, to możecie sprzedać i macie zajęcie też wtedy, kiedy nie robicie nic w sadzie. No, na przykład w zimie możecie robić ramki i tak dalej. Możecie sobie kupić takie kaczki, biegusy, będą wam zjadać ślimaki. Będziecie mieli jajeczka i mięsko. Możecie sobie na przykład kupić owce i je wytrenować. Widziałem takie filmiki na internecie, jest tego dużo, że wytrenowali sobie owce, one zjadały trawę i z tego macie też mleko. Więc jakby popatrzeć na te zależności, jeden organizm pomaga drugiemu i z każdego można coś uzyskać, to wychodzi na to, że owszem, z tej konkretnej rośliny z konkretnego organizmu mamy mniejsze plony, czy mamy mniej tych zdobyczy, które konkretny gatunek zwierzęcia nam oferuje, ale sumarycznie, skoro każdy samemu jakoś pomaga, no to te
finalne zyski z każdej tej działalności powinny powodować, że więcej tego pożywienia jest produkowane, niż gdybyśmy w uprawie konwencjonalnej nastawili się na jeden gatunek. Także uprawa ekologiczna, hodowla ekologiczna ma rację bytu, może wyżywić ludzkość pod warunkiem, że takie gospodarstwa będą miały kilka działalności, a nie będą nastawione na jeden gatunek, czy kilka gatunków oddzielonych od siebie totalnie i w zupełności na siebie nie wpływające. Kolejna sprawa, bardzo istotna, dlaczego tylko rolnictwo ekologiczne będzie przyszłością, bo uprawa konwencjonalna kiedyś się skończy. Dlaczego się skończy? Z firmy nawozowej był taki u nas przedstawiciel na uniwersytecie, opowiadał, jak to jest. Jego rolnicy się spytali, kiedy nawozy będą tańsze. On im szczerze powiedział, nawozy nigdy nie będą tańsze, bo tych minerałów zaczyna brakować w świecie i nawozy będą tylko droższe. No, był szczery. Więc skoro nawozy będą coraz droższe, będzie ich coraz mniej, to i uprawa konwencjonalna będzie coraz droższa. I tutaj naprzód może wyjść właśnie rolnictwo ekologiczne, gdzie nawozy sobie sami produkujemy. Ewentualnie można się dogadać z sąsiadem, który ma, no właśnie, nie powiedziałem, że można owszem skupić się na jednym gatunku pod warunkiem, i dalej to będzie uprawa ekologiczna, i dalej ona wyżywi świat pod warunkiem, że stworzymy z sąsiadami albo gdzieś z lokalnymi rolnikami taką spółkę albo grupę zaufania, gdzie jeden ma pszczoły, jeden ma warzywa, i jeden ma, nie wiem, zboża i tak dalej, drugi ma hodowlę kaczek i wzajemnie sobie pomagamy bezinteresownie i tak dalej. To też ma rację bytu. Ale w rolnictwie ekologicznym samemu można sobie stworzyć takie nawozy. Tutaj przodują rośliny bobowate. Kto jest rolnikiem ekologicznym, niech tymi roślinami bobowatymi się zainteresuje, bo bez tego rolnictwo ekologiczne chyba nie mogłoby istnieć właściwie. Chociażby polecam lucernę jako poplon. Wtedy zyskujemy nawóz i nie tracimy z plonów. Warto też powiedzieć coś o chwastach, na przykład w zbożach czy innych roślinach, i warto nadmienić, że te chwasty, one się bardzo przydają, bo jeśli, powiedzmy, mielibyśmy takie uprawy wielkohektarowe w danej miejscowości, to pszczoły nie miałyby na czym latać, a jeśli mamy chwasty w tych zbożach, to zyskują pszczoły, bo mogą na czym latać, a bardzo wiele chwastów jest miododajnych, więc jeśli ktoś ma uprawę ekologiczną, to jest wręcz bardzo prawdopodobne, że będzie miał w zbożach chwasty. Ale ja bym tymi chwastami się nie przejmował, jeśli miałbym pszczoły, bo ja owszem będę miał mniejsze zyski z tych zbóż, ale mając pszczoły, ja z każdej rośliny będę czerpał zyski. No, taki haber, buławatek, jest bardzo miododajny. Niektórzy go specjalnie wysiewają, żeby mieć pożytek dla pszczół. I ja bym się po prostu tymi chwastami nie przejmował, bo z nich też będę miał zysk. Właśnie całe rolnictwo ekologiczne powinno się opierać na tym, że my nie traktujemy wielu gatunków, tych, które mamy, za szkodników, za niepotrzebne rzeczy, bo my mamy tak podchodzić do rolnictwa ekologicznego, że my to mamy wszystko wykorzystywać.
my mamy wykorzystywać chwasty dla nas. Teraz taki przykład. Dwaj wujkowie, pole obok pola, mieli ziemniaki, mają teraz ziemniaki. Wujek, który w ogóle nie plewił ziemniaków, ma w dalszym ciągu zielone ziemniaki, piękne liście, mówię tu o liściach, i pędy, a wujkowi, który pięknie pielił i tak dalej, wziął się grzybek i pędy zaczynały obumierać. No, mi jest coś tak pośredniego, bo trochę plewiłem, trochę nie plewiłem. Spowodowane to jest, no wiem, że w Polsce teraz spory części Polski była susza, ale u mnie dość lało i mi się wydaje, że to z powodu tego deszczu chwycił, a grzybek, ziemniaki. No, tak pośrednio, niby są zielone, niby trochę zaczęły zamierać, ale najwięcej zyskał wujek, który nie plewił. Więc chwasty są dobre, trzeba umieć je wykorzystać. Jeśli są miododajne, jeszcze lepiej. Kupcie sobie pszczółki i będziecie mieli zysk z chwastów. Macie trawę między rzędami w uprawie sadowniczej, to nie są chwasty. Skoście później, na przykład na wiosnę, dajcie pszczołom, żeby mogły pozbierać pyłek, pozbierać miód. Na taki mniszek to bardzo dobry pożytek. Nie koście, jak tylko trochę podrośnie trawa i mniszek, jak zacznie kwitnąć. W ten sposób wykorzystujecie całość pola, a międzyrzędzia nie są tylko po to, żeby można było przejechać ciągnikiem. Także dla mnie rolnictwo ekologiczne to jest przyszłość, bo skończą się nawozy, trzeba będzie samemu je produkować. Rolnictwo ekologiczne ma na to przepis i wcale to nie jest tak, że rolnictwo ekologiczne nie wyżywi świata. Ekologiczne rolnictwo wyżywi świat. Dzięki za oglądnięcie. Przesyłajcie ten filmik dalej, jeśli uważacie, że jest cenny. Lajkujcie mnie, subskrybujcie. To mnie pobudza dalej do nagrywania filmików. Dzięki raz jeszcze i cześć.